Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Subnautica. I to nie jest czytanie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Po prostu 2 odcinki temu miałem zobaczyć, co tam było w tej siedzibie kapitańskiej, w kwaterze kapitańskiej. Odblokowaliśmy jeden z zapisów. I w sumie chciałem go ostatnio przeczytać, ale niestety wyleciało nam również opis tej platformy startowej, która nam troszeczkę to nadpisała. I nie wiedziałem dokładnie, jaki to jest zapis. Znalazłem na firmie, więc spoko. Główna siedziba Altery, ostatnio zarejestrowane nagranie. Może sobie to przesłuchajmy. Average long range Przekaźniki transmission komunikacyjne indicate dalekiego zasięgu clouds. Aurory. Company lost Nieaktywne. recorded transmissions. This is an Dzienne emergency opóźnienie distress transmisji call. zasięgu 8 godzin. Aurora is on Odtwarzanie sukni collision nagrania z course with misji. planet 4-5. Jeszcze raz. Average long range transmission delay 8 hours. Opening Dobra, lost odtwarzanie sukni recorded nagrania transmissions. transmisji. This is an To jest emergency awaryjny sygnał distress ratunkowy. call. Aurora znajduje Aurora się na is on trasie kolizji z collision planetą course with planet 4546b. 5-4-6b. Przesyłam Sending wszystkie all dostępne dane available środowiskowe. environmental data. Please Został respond znalezienie with rozwiązań rescue ratunkowych, solution bez out. odbioru. This is Altera Centrum HQ. rozwiązań Attached Altery. to this Tu centrum message, rozwiązań you should Altery. W find the załączniku footprint do for Twojej escape wiadomości that znajdziesz we schematy specjalnie calculated zaprojektowanego capable of statku, który, breaking jak sądzimy, orbit. będzie w stanie przebić się przez Now it's orbitę i designed transportować się do to use najbliższej bramy your private przestrzennej. sinew, but O it's Jezu. spending Jest $1,000 zaprojektowany tak, by to stworzyć go z replicate. materiałów dostępnych na miejscu, Aurora jednak long będzie on range wymagał communications potężnego online. źródła energii. Możliwe, że wymagane będzie pozyskanie części z reaktorów Aurory albo skorzystanie z czegoś bardziej kreatywnego. Jesteśmy pewni, szum. Przekaźnik komunikacyjny nieaktywny. Troszeczkę się zasypałem i na jednym tchu to przeczytałem, ale dało się, więc spoko. Dobra, mieliśmy ostatnio sobie podróżować tutaj na ten wrak i ja to zrobię, kochani. Najgorsze jest to, że ja słyszę jakieś dziwne szumy, dziwne rzeczy. Więc wiecie co? Ja sobie wezmę Simofa. Ja sobie wezmę Simofa. To jest jako. O Jezus Maria, myślałem, że coś słychać dziwnego. I słychać. Tam jest dziad. To mnie to atakuje. Słychać tego lewiatanka, słychać dziada. Dobra, nie szkodzi. Idziemy na Northeast. Szukamy tego naszego wraku, który gdzieś tam był. Zobaczcie, tu możemy sobie bez problemu odpalić mapkę, a tam już się kurde nie da. Mam tylko nadzieję, że nam tutaj nic nie zniszczą, dziady jedne. Czekajcie, gdzie to jest? Jest na cholera wrak. Tego nie widzę. Wam blisko tutaj sobie pływa. On mega blisko pływa. Czekajcie. Ej, bo coś mi tu nie pasi. Teraz niby w lewo mieliśmy płynąć. To niby jest gdzieś tu, tak? Ale tu mi się wydaje, że my byliśmy. A nie, dobra, to jest tu, faktycznie. Odspawajmy sobie te drzwi. Konkretnie mówiąc, wycinimy sobie je laserowo. No i trochę się teraz cykam, wiecie? Bo mamy dużo surowcy na tym cyklopie. Ach, czy ja sobie jakoś dam radę? Kurde, no. Nie wiem. Boję się. Cykam się jak cholera, ale nie wiem. Czy ja mam skaner? Mam skaner. Dobra. Ostatnio przeginałem trochę z brakiem tego skaneru. Dobra, bateryjka. Stanowisko modyfikacyjne, co weźmiemy. Torba podróżna jest kolejna. Będziemy sobie zbierać, bo ten tytan się przyda. Tytan się przyda. Tytanik się przyda. No to bez szału. Myślałem, że będzie coś lepszego. Ale niestety nie ma nic lepszego. Widzę, że jeszcze nasz cyklop stoi, na szczęście. Gdzieś ta dziadyga, tam pływa. Tam pływa gnój. Dobra, to my bardziej tam na ogórka. Panocku, ty mnie tu nie irytuj.
psa. Boję się trochę. Kurwa, boję się. Jak on mnie zeżre, będą jaja. Jak on mnie zeżre, to będą jaja. Ale patrzcie, że dziwne, iż ich tutaj nie wykrywa. Dobra, włączmy silnik. To jest. Mała naprzód. Coś tam było słychać. Coś tam było, cholera, słychać. Wybrali nas, oczywiście. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, my schodzimy sobie niżej. My schodzimy... Dobra, ale wiem jakiego potwora, więc spokojnie. Ich tu sporo jest, naprawdę jest ich tu sporo. Zobaczcie w ogóle, jakie to są ładne... Ładne takie te rafy skalne. Czy rafy skalne? To nie są rafy skalne. No, stalkery. Chcę dokonać się z martwej strefy. To jest sprawozdanie do bazy danych. Krawędź krateru. Dobra. Jak wygląda to na mapie? No dobra, czyli bardziej na północ, rozumiem, tak? Najlepiej to w ogóle wzdłuż tutaj sobie popłynąć. Obyśmy przyjebali oporowo? Właśnie, mamy 500, tak? To wygląda jak koniec mapy, no nie będę was ukłamywał. To wygląda jak koniec mapy. Czy mnie tu wali? Co jest, kurde? Wiecie co, te stalkery to nie mają w ogóle instynktu samozachowawczego. Dobra, tutaj się nic nie dzieje na szczęście. No właśnie, czy my mamy w ogóle jakąś rozpiskę, gdzie czego szukać? To jest dobre pytanie. Na razie to my sobie tutaj chodzimy, zwiedzamy i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. No, trochę na ryzyku, no ale trudno. Mam nadzieję, że jednak lewiatanów tu nie będzie. No tak, potwora, świetnie. Co się dzieje? Ale widzę, że tam dużo nie robią. System obronny by się przydał, nie? Widzę to. Widziałem to. I słyszę to. Odpuści sobie, czy nie odpuści sobie? Czuję go na ogonie. Ja sobie zobaczę. Ty gnoju. Dobra, szybko go bierzemy. No patrzcie, jaki gnój. Nadal nas gonisz?
opuścił chyba, dobra. Gdzie jestem? Gdzie jest? Wow, wody nabieramy. My wody nabieramy, oh no. Czyli jest identycznie tak samo jak mamy bazę, moi kochani. Też sobie trzeba to naprawić wszystko. W sumie fajnie. Wow. Dobra, no trochę miałem cykora, nie powiem, że nie. Trochę był ten strach. Dobra, chyba odpuścił. Bardzo mnie to cieszy. Gdzie ja jestem? Zobaczcie, gdzie ja w ogóle wyprułem. Obszary cieplne. Gdzie my jesteśmy? Dobra, no musimy się zniżyć. Nie ma innej opcji. Musimy się zniżyć, bo jesteśmy dosyć daleko, że taka mapa na mnie sięga. Ja cię kiedyś widzę. Ja cię kurwa widzę. Ja cię widzę, twaniaczku. To było głupie, co zrobiłem, ale dobra. Może sobie cichy bieg. Włączmy sobie cichy bieg. Dobra. Jest na cichym biegu? Jest. Nawet mi się zaczęła mapa odsłaniać. Nie jest źle. Nie jest źle. No musimy sobie znaleźć jakieś te miejsca do eksploracji, bo gra troszeczkę przestała nam podpowiadać. Gra trochę nam przestała podpowiadać i mnie trochę to martwi. Czy ja przywaliłem coś? Dziwo nie. To czemu mnie zablokowało? Przepraszam bardzo. Kurczę, najgorsze jest to, że się boję stracić tego sprzętu. Dobra, natychmiast to zupełnie nie płynął, spokojnie. Tam jest koleżka. I wiecie co? Ja to zrobię. Widzę to, spokojnie. On sobie tam pływa. On sobie tam kurwa pływa. O matko. Jest mu strach. Ta gra to jest horror. Tu mi brakowało w ogóle tytanów. No, nawet nie mam teraz jak to zrobić. To zostawimy. Dobra. Gdzie jest ten dziad? To sobie tam lata. Zobaczcie, jak to jest pionowe. My teraz obkrążamy całość tutaj? To jest możliwe? Tam coś jest dużego. Ktoś co do mnie płynie? Oż ty w dupę, jeszcze coś większego. Nie wiem, czy nie zjebałem tej akcji. Co tu się dzieje? No dobra, no nie no, musimy się stąd karaskać jakoś, no. Topografia, biom.
Fajnie, bo to widać. A, to da się to pozmieniać, słuchajcie. To ja tutaj męczyłem się troszkę. To jest zejście. Trochę się męczyłem, a to się da w inny sposób zrobić. To są góry. To są Underwater Islands, Kelp Forest, Grass Plains, Mushroom Forest. Może tu musimy szukać. Spurs Reef, Grand Reef. Tu też nie byliśmy na Grand Reefie. Moi drodzy, to ja, wydaje mi się, że musimy się teraz skierować na południowy zachód. Definitywnie. Zobaczcie w ogóle, gdzie my jesteśmy, a gdzie to są na przykład Jelly Shroom Caves albo jakiś Lost River. Gdzie tego szukać? Kurde, blaszka, jestem czaszka. Dobra, to tak. Lecimy teraz na South. Stricte lecimy na South. Widzę cię, koleżko, widzę. Teraz jesteśmy na łeście. Kurde, no musimy uważać. Mamy cichy bieg. Ja go widzę, dziada. Może właśnie w górę powinniśmy polecieć, co? Może właśnie zamiast krzątać się na dole, na tych 250 metrach, powinniśmy polecieć na samą górę. I jakoś spróbować się wykaraskać. No nie wiem, czy on mnie widzi w jakiś sposób. My jeszcze w neonówki trafiliśmy. 65% baterii. Ej, to nie jest dużo. No i tak jak mówiłem, lecimy stricte na south. Grawitacja łodzi, nadmierny hałas. Ale nie widzę, żeby tutaj ktoś mnie próbował w jakikolwiek sposób gonić. Mnie oczywiście cieszy. Najgorsze jest też to, że nie wiem, gdzie tu jest przegrzanie silnika, bo tu nie jest nic napisane. Pożar? What? Shiro ma gaśnicę. Shiro nie ma gaśnicy. Tu była gaśnica. Wow! Nie może być. Gasimy to. Shiro tak sam. Z drugiej strony. Taki pożar! Fuck! Kurde. Jak z HP łodzi? Na szczęście nie spadło nadmiernie. No to overheat aż tak działa? To overheat nam może normalnie spowodować pożar? Kurde, no nie powiedziałbym. Gorsze jest, że nic nie widzę. To jest chyba najgorsze. Metrów. Tu też nic nie ma. Ajajajajaj. Jest jakiś wrak. O. Jakiś ciekawy ten wrak. No zobaczcie, nawet nam tu chyba nie pokazało tego wraku. Tu trzeba to zmienić zamiast gaśnicy, trzeba sobie Stiglider robić. Liczę na to, że nic mnie nie zje. Ile tu jest neonówek? I to było tu, wow! Kurczę! Okazało teraz? Tak, jest brak. Wiecie co, to wygląda na to, że to nie są w ogóle części, tylko części Aurory. Tylko troszeczkę więcej. O, fragment ramienia wspinaczkowego prone. Zbieramy. 1 na 2. Reaktor jądrowy. Też zbieram.
Dziękuję. Woda, tu się dostajemy, czy nie? Niestety nie. Wyszedł tego dziada, no. Będzie, że jestem dla niego zwykłą małą rybką. Będę większą rybą, to się do... On tu pływa. Oh shit happens. Mam nadzieję, że on mnie nie widzi. Bo jestem pewny, że jednak ten Seaglide mi nie pomoże. Mamy to. Kolejna rzeczorka odblokowała się nam tutaj. Jak on wiecie, co najgorsze jest to, że nie widzę? Nie widzę wejścia do tego wraku. Kolejne ramię smiaczkowe, no ale to zawsze tytan, tak? Mam wrażenie, że on zaraz nas tu złapie. Ja jak to ja? Ja sobie dam radę, tylko szkoda byłoby mi sprzętu. Osobiście na jego miejscu, no ja bym siebie sam nie złapał, no. Ale jak widać, różnie to może bywać. Kolejny? Tak. Dobra. No tak, tylko... przepraszam. Jeszcze tutaj to wejście. Tu jest gdzieś to wejście. Jest tu gdzieś to cholerne wejście. No nie ma. Zobaczcie, że spore to jest. Kolejna woda. Widzę, że mam 50 już tlenu. Cóż to jest? Coś, co już mamy. To jest szkoda. Kurde. Dobra, widzę to. Widzę to spokojnie. Widzę miejscówkę, w której będziemy mogli sobie... W której będziemy sobie mogli poszaleć. Tylko niestety cyklop. Ładowanie tlenu. Jezu, dźwięki normalnie, gdy nas coś atakowało. To pewnie tylko ryby. Może nie tylko. Zaraz będzie płacz i lament. Co to jest? Galareciaki. Dobra, tu jest zaspawane. Mówię, mam nadzieję tylko, że on sobie jednak nie zażyczy małego ludka na kolację. Że on to spawa dalej, nie, on tego nie spawa, to musi być kliknięte. No i chamy. Co my tu mamy? Działko kwalifikacyjne Prawn. Dobra, to z chęcią wezmę. Coś jeszcze? Kostka odżywcza, spoczy. To mi też na ramię wyglądało, no ale okej. Okay. Nie, to nie. Przed obsługą ładunku połówki należy wykonać się protokołem bezpieczeństwa CSP-21. No, CSP-21. Protokół CSP-21, czy to jest gdzieś tu? Chyba nie. Taka wyszukiwajka? Nie. Dane z terminali. Terminal obcych to też nie. CSP-21, nie ma tego. Wskazówki i kody. No cóż, no nie ma. Pojazdy mamy. Brown Cyklop to też, instalacje bazy, bla bla bla. No ale tego, co chcieliśmy, nie ma. CSP-21 nie widzę. Nie widzę, naprawdę nie widzę. Być może gdzieś to jest, być może nie ma. Być może to był w ogóle cały tekst tego. To były jaja.
To by były po prostu jaja. Dobra, tu jeszcze coś jest. Jest to działko grawitacyjne i chyba nam się to blokuje nawet. Coś co mamy pewnie. Moduł reaktora termalnego cyklopa. Tu będziemy się ładować. Posiadane podwójne łóżko. No spoko. To jest gra single player, więc nie wiem, to co podwójne, ale... Nie wiem, co bym powiedzieć, przecież trzeba mieć drugiej osoby, żeby spać na podwójnym łóżku. No ja się z wami zgadzam. Elegancka doniczka. Elegancka doniczka. Może być. Dobra, no to tu już wszystko. Nie było zbytnio dużo do opanowania. Nie, może to i lepiej. Może to i lepiej. Dobra. 58 sekund. W ogóle się jasno w końcu zrobiło i cokolwiek widać, tak? Zaglądam. No gdzieś on sobie tu pływa. To widać cały czas, że on gdzieś tu krąży, dziadyga. Kręci, nęci i krąży. Ja wchodzę i wychodzę. Wstaję, wychodzę. Dobra, wchodzimy. A nie wychodzimy. I płyniemy dalej. Płyniemy dalej, oczywiście z kamerą wśród zwierząt. Dobra. Cały czas mi dam w turbinę. O. Ja wiem, ale ja widzę. Ja, kochani, widzę coś dziwnego. Ciężko operuje. Tym się naprawdę ciężko operuje. Dobra, zobaczmy, czy gdzieś to prowadzi. Może tam jakieś kable będą, nie wiem, cokolwiek. Zobaczymy, czy ten śmietnik ten nie gania, ale chyba nie gania. To jest jakaś dziwna wentylacja. Co to jest? Traktor jądrowy, to już mamy. Ruda srebra. Gdzie czasem może i te właśnie emblematy, no bo po coś to tu jest. Wydaje mi się, że to jest po to, żeby zwrócić naszą uwagę, że ej, słuchaj. Ej, listen. Tu gdzieś coś może być. Listen, nie listen. Listen. Listen? Chyba listen. No ale wiecie, tak szukać też igły w stogu siana, no nie wiem, czy to ogórek, dobra. Ten wielki grzyb. Teraz tam próbował zaatakować. No ale kurde, tu nic nie ma. Nie ma nawet jak znaleźć czegokolwiek. Nie wierzę, że to jest bezpodstawnie tu położone. Po prostu nie uwierzę. Tu gdzieś musi być jakieś zejście głębsze. Cokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek. Zobaczcie, że tu są też ci koleżkowie, którzy mieli bronić w razie czego planety, może nie planety, mieli bronić ogólnie przed naruszeniem, nie wiem czy nie przesadziłem, przed naruszeniem kwarantanny. Ale ja tu nic nie widzę. Ja tu kurde nic nie widzę, nie wiem. Może jestem głupi. Być może. Wiem, 30. No cóż, no, szukałem, nie znalazłem. Dzisiaj to będzie odcinek normalnie poszukiwawczy. Włącz ten silnik. Naprawdę to jest bardzo fajna maszynka. Bardzo fajna maszynka do pływania, tylko trochę problematyczna w poruszaniu się. To jest taka, no mówię, przenośna baza, która pozwoli nam na takie dalsze przeszukiwanie tej planety, ale co to jest za biom? Grzybowy chyba, tak? Ale jego, no właśnie, bolączką jest poruszanie się. To mozolne i jest to dosyć
ciężkie, tam ogórka chyba wykrywa. Ach, ogórek. Bo nawet chce nas zaatakować, biedny, ale chyba nie nadąża. Może nie głupim byłoby tutaj właśnie wpływać sobie, tylko no ja mam wrażenie, że my non stop wpływamy w tych samych miejscach, bo to wszystko jest identyczne. To wszystko jest dla mnie identyczne. Poczekać chwilę, zobaczymy, czy to już byłem. No byłem. Byłem. To jest Grand Reef. Tu jest Grand Reef, tak? Tak, Grand Reef jest tutaj. I w ogóle my musimy teraz bardziej się na Westa zgarnąć. Southwest. No i w ogóle zaatakował ogórek znów, no kurde. Ogórek, ty weź się uspokój. O. Troszeczkę za bardzo. Troszeczkę za bardzo. No i nie powiem, dosyć powolny jest ten sprzęt. W najwyższym biegu możemy się napić pożaru. Więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak zapierdzielać na tym. Być może. Może nie. Wiecie co? Ja tu coś widzę. Coś tam było. Jakiś panel słoneczny? Solar? Co to jest? Ja jestem po prostu zbyt wścibski. Co to jest? A, kabu cyklop. Jak tak, to kadłuba nie mogłem znaleźć. A teraz patrzcie. Jeden za drugim. Złoto. Diament. Co tam jest? Aurora. Dobra, to jest Aurora. I w ogóle my pływamy trochę mniejszą wersją Aurory. Trochę mniejszą wersją Aurory. Dobra, musimy bardziej na west odbić. Tu jest w ogóle czwarta kapsuła ratunkowa. Będę się chciał dostać jeszcze w tym odcinku na Grand Reef. I to z tego powodu, że po prostu moi drodzy, chciałbym zobaczyć, no bo to jest wielka rafa, tak? Wielka rafa. Mam nadzieję, że coś nam to opowie. Ewentualnie, no jeszcze będziemy próbowali tam na south? Tak, na south. Bardziej na south za Aurorę dostać się i po prostu być może znajdziemy. Bo to jest nasza baza. Wiem. Być może po prostu sobie spróbujemy jakoś teraz popłynąć. Znaczy, inaczej. Jeżeli nie znajdziemy na Grand Reefie nic wartego uwagi, co być może tak będzie. Musimy iść southwest. To po prostu zaryzykujemy i popłyniemy w stronę, kochani. Popłyniemy w stronę boku Aurory, tam gdzie nas wtedy zjadło. Wolałbym tego nie robić, bo się trochę cykam. No ale wiadomo, no, content musi być. Content musi być. Ewentualnie jeszcze spróbujemy polecieć tam na to zejście. Pierdziele. Operować tym to jest naprawdę ciężko. Miałem gdzieś wodę. No nie masz wody, Shiro. Nie masz wody, Shiro. Więc. Tu jest tuba koralowa. Dobra, zróbmy sobie wodę. Wodzionka. Tleniacz. Tu
sumie ty stricte mi byłeś po to właśnie potrzebny. Dobra, i tu nam dzięki temu wyjdzie woda. I to nawet większa, bo tu jest 350, to jest 180. Więc, no znacznie, znacznie więcej. Tu wychodzą nawet chyba dwie wody. Tak. Okej. Okay. To teraz kostki. Kostki spożywcze. O Jezu, te kostki spożywcze jest naprawdę sporo. Sporo oddają, więc spoko. To sobie możemy schować. Tu w sumie też na razie... No wiem, że jak zwykle syf robię wszędzie, tam gdzie pójdę, tam się do nasra. To akurat wiem. Dobra. To sobie też weźmiemy. Myślę, że na razie palnik laserowy nam się nie przyda. Możemy sobie to wrzucić tu i skanerek w ogóle tak. Na dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę. To sobie dokończmy. Nie dokończymy, bo nie masz tytanu Shiro w ręku. Teraz już masz. Ale nie masz kwarcu, a nawet nie musiałeś mieć, dobra. To mnie bardzo cieszy. To już zabieramy i to sobie wsadzamy tu. Tylko, że się nie da wszystkiego zestakować i wrzucić, no ale cóż. Czasem tak bywa. Dobra, lecimy sobie na South East. West, przepraszam. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj jest płytko. Tu wręcz nawet sobie coś wychodzi. Nie wiem, czy się nie wpierdzieliłem w zbyt wielką płyciznę. O kurde, no. Powiem wam osobiście, że trochę chyba spierdzieliłem sprawę. Tak płytko, że się nie da w ogóle przepłynąć. Idziemy jakoś boczkiem. Kurde, kto by pomyślał, że na takim oceanie będzie tak płytko. Pewnie sobie trochę kadłub uszkodziłem nawet. Wiecie, my cały czas tym przodem delikatnie operujemy. Kurde, to jest tak niepraktyczne. Wiecie, że te glony się mogą nam w wirnik gdzieś wkręcić do mydła jaja. To już będą totalne jaja. Dobra, mi to nie przeszkadza w tej chwili nadmierny hałas, bo tutaj nie ma... lewiatanów. Drodzy koledzy. Tam jest chyba nawet nasza wyspa. Tu się pali? Dziwnie, ale zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Nie no, to jest eleganckie. Dobra, nadal kierujemy się na South Westa. Trochę znów zboczyliśmy. Dobra, ale to jest już trochę głębiej, tak? Znacznie głębiej. W ogóle jest bez porównania głębiej. No, ale naprawdę tutaj ta mapa by się przydała, żeby móc tak szybko to odpalić. Ja zobaczę w ogóle w konfigu, czy da się to tak zrobić, żeby i w cyklopie dało się odpalać, bo mówię, no to jest dosyć niepraktyczne. Być może to jest lekki cheat. Mnie to akurat nie boli, mam nadzieję, że was też nie boli. Mówię, teraz mam problemy, jeżeli chodzi o dalszą eksplorację, bo możemy faktycznie sobie tutaj gdzieś podróżować. Ale nie dają nam zbytnio... Wow. Ja tu byłem. Muszę zobaczyć, ja tu byłem. To jest Sparse Reef. Wymienniki obcych, wrak. Obszar cieplny. No dobra, no ja chcę dalej schodzić w dół. To mi wygląda na miejsce, którym mogłoby nas nie być wcześniej. Tam w ogóle coś się świeci. Nie wiem, czy widzicie to. Ja to widzę. Tam jest coś niebieskiego.
Nie niebieski, kręci, nęci. Bardziej fioletowy, ale... Był tak jakby tu. To było tak jakby tutaj. Ale tu nic nie ma, kwarc, o! Zobaczcie, jaki duży kwarcyk. Ale tu nic nie było niestety. A jak nie było, to schodzimy niżej. Schodzimy niżej. Bo się czuję jak taki, wiecie, badacz, który próbuje zbadać jakąś tajemnicę, nie wiem, statku, czegokolwiek, nie wiem. Znów jest ciemno. To mi się już mniej podoba. Różnorodność biologiczna w tym regionie jest niezwykle niska. Przyczyna nieznana. No właśnie, coś nam teraz zaczęło tutaj świtać. Na jakim jesteśmy w ogóle poziomie? 212. Ej, czy ja tu byłem? To ja może to zrobię coś głupiego. Ale ja sobie przelecę tutaj Simofem. Nie narzekałem na Simofa, ale Simof jest coraz bardziej mobilny. I ma ten zajebisty radar. Ma ten zajebisty radar. Mamy 900 metrów zejścia w dół. Tu coś jest, cholerka, tu coś jest. I tu jest pewnie jeszcze zejście w dół, no właśnie, czyli tu... To jest dobra miejscówka do dalszych poszukiwań, moi drodzy. Bo tu nas na pewno nie było. Obawiam się, cholera, co my tu możemy spotkać. Ciebie na przykład chyba nie mam zeskanowanego. Może i mam? Dziwne. Ja mam jakiś na przykład... Mam bateria, to jest ogniwo potrzebne. Poczekajcie, a może coś jest w schowku? Bo się boję trochę bez tego... Nie ma, cholera. Boję się bez tego ogniwa tutaj lecieć. Bo widzę, że naprawdę tu jest znacznie, znacznie niżej. Mamy chyba nasze grzyby, kochani. Mamy chyba nasze grzyby. Grzyb głębinowy, si! Si, si, si! Grzyb głębinowy. Wyblakły krewny kwasowego grzyba, przystosowany do małej ilości światła. Posiada zdecydowanie mocniejszy kwas niż jego kuzyni z płytkich wód. Może mieć zastosowanie w zaawansowanej fabrykacji. Podsumowanie, można z niego uzyskać kwas solny. Dobra, bierzemy. Mamy wejczego cyklopa, mamy Steamofa, mamy wszystko. Widzę tam więcej rzeczy. Ja z tym kurwa grzybiasz jak chociaż. Widzę, że ty masz na mnie chrapkę, co? Paskudny. Co to jest? Krwisty olej. Krwisty olej. Czym ty jesteś? Krwiste pnącze. Ten gatunek wodorostów rośnie w nielicznych skupiskach na dnie oceanu, zapewniając schronienie dla różnorodnej fauny i megafauny. Przetrwanie na tych głębokościach stanowi wyzwanie, ale organizmy, które żyją w tych warunkach, rozwinęły niezwykłe mechanizmy przetrwania, włączając to rozjaśnienie pigmentu skóry, zależność od naturalnie występujących olei i metali, dostosowanie się do temperatury otoczenia oraz ciśnienia, a w niektórych przypadkach nawet mechanizmy obronne polegające na rażeniu prądem. Wyrazisty czerwony olej przenikający z krwistego pnącza koaguluje na półtwarde krosty, które często odpadają i stają się ważnym składnikiem odżywczym do lokalnego ekosystemu lub czasem ponownie wnikają w ziemię. Bierzemy ten krwisty olej. Brak miejsca w ekwipunku. Oh no! Proszę mi otworzyć. Owek. Jaki ten krwisty olej jest wielki. Wezmę więcej.
Wezmę więcej. Dobra. Jest rubin. Rubinów mamy też tam sporo. Kurde, bym cię jakoś trzasnął. Trzasnąłbym cię. Ty czym ty jesteś? Ty jesteś niczym. Ty jesteś, przyjacielu, niczym. Tu można naprawdę dalej się zgłębiać, kochani, ale naprawdę chciałbym na razie cofnąć się do... Chciałbym się cofnąć do cyklopa i po prostu... Gdzie my jesteśmy? To jest dobre pytanie. My jesteśmy na Blood Kelp Zone. To jest nowy biom. A to jest Sea Trader's Path. Jeszcze jakiś inny biom. Po prostu za mało eksplorujemy. Dobra, wyjdźmy sobie do cyklopa. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnym odcinku, który nadal nie będzie z czytania, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że w końcu zaczęliśmy coś odkrywać. A mi w ogóle już wysiada głos. Nie wiem czemu, naprawdę to jest chyba nieprzystosowanie do nagrywania. Troszeczkę... Miałem przerwę i mój głosik po prostu, no, nie daje rady. Nie daje rady, już po prostu słychać, że jestem zachrypnięty, cholera. A w sumie co, nagrałem 3 odcinki dzisiaj, to nie jest dużo. No, ale wszystko dla was. Dobra, do zobaczenia już niedługo w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej, hej.